way to defeating the Dark Lord. We bow to no one. I am the true Lord of the Rings. You cannot escape us. Middle Earth, Shadow of Mordor. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie, z tej strony Jack, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Śródziemie Cień Mordoru, a konkretniej w DLC Władcy Bestii, czyli Król Polowania. Kurde, zgarnąłem sobie na start Grauga, jestem z tego bardzo zadowolony. Dawaj, zeskakuj, zeskakuj. No dawaj. Let us go! Nom. Dobra, gdzieś tutaj jest jakiś kapitan, którego ja z wielkim chęcią ten Graugiem bym sobie zjadł, żeby dostać kolejne trofeum. No, zaskakuj. I przejmij. I pięknie. To teraz wskakujemy sobie na tego. Jest jeszcze trofeum, żeby mieć właśnie takiego Grauga, takiego fajnego Karagata i dodatkowo jeszcze... Czekaj, jest w ogóle w tym miejscu? Tak, gdzieś tam dalej. I dodatkowo, żeby jeszcze mieć... Run. I dodatkowo, żeby jeszcze mieć plującego gula przejętego, ale niestety, póki nie będę potrafił przejmować guli, no to o tym trofeum mogę zapomnieć. Dobra, gdzie jest ten gość? To ten? Tak, to ten. Dobra... z tego, co widzę, nie jest na strzała od ataków bestii. Ale myślę, że powinno się w miarę udać go zażreć. Nie, wskakuj na niego! I dawaj, jedz! Uda się! Nom! Nawet trofeum się tak nazywa, super! Dobra. Niczego nie będziesz wzywał. Wiemy, nie będzie małe. Dobra, strzem z wierzchowca. Niech się pobawi troszkę. Ej, jakie zajebiste! Widzieliście tą runę? Czemu ja takiej w normalnej gierce nie dostałem? Jaka dobra! No, you don't! I od razu do celu misji. No i pięknie. Okej, okay. Zwab hordę guli do środka twierdzy, aby wywołać chaos. Flood his garrison with ghouls to set our enemies against each other. A hunter who's good at hurling spears can fend off any crying. O super, akurat drugi trofeum jeszcze wpadnie, jeśli powystrzelam te wszystkie przynęty. Bo brakowało mi dosłownie trzech. Czekaj, gdzie jest ta przynęta? No poza tym, że gdzieś na terenie. A, tu jest, okej. Okay. Jedna. Druga. I jeszcze jedna. Pięknie.
Potrząśli. Kolejne trofeum. Zabij uruków z wabionymi gulami. No dobra. No to już tego przyglądanie się jest raczej, no ale z chęcią im pomogę troszkę. A, moje strzały się nie liczą, dobra. No nie znam, tego się przygląda w takim razie. Ale czekaj, ale zaraz. Mogę ich przyszpilić, żeby im nie uciekali. Okej, okay, już 6, zaraz będzie 7. Serio? Tak jeszcze ten tarczą ich się osłania ciągle? No, wreszcie u tarczy rozwalili. Okej, okay, już mamy 9, to jeszcze jeden. Pięknie. No tak, tak, no to już wiem, że mi się pojawiło w trakcie tego. Nie, nie chciałem! No, grał zdjęty. Przecież wolałbym go przejąć, ale niestety. A, no tak, kule oczywiście mają totalnie w dupie to, że je tutaj przyzwałem. Super, że nienawidzisz guli, ja nienawidzę tego, że nie pozwalasz mi się atakować. No! Nie do końca to chciałem zrobić. O, o! Bum! To już prędzej. Gdzie on jest? Tu jest. O, łowię gorąco, świetnie! To było trofeum, żeby podpalić królową guli. I proszę, totalnie przypadkiem wpadło. Where is my grog? Where is my power? Nigdzie. Ładnie. Szkoda, że się nie palił, to bym sprawdził, czy mogę na nim egzekucji dokonać. W sensie, bo ciągle mam jedną egzekucję do wykonania na płonącym berserku. Uruk managed to tame a grog. I hope I have put a permanent end to such an alliance. Tam było co? Trucizna powoduje znacznie większe obrażenia, no ale problem jest taki, że ja nie mam niczego, co nakłada truciznę. Więc ta runa jest trochę bezużyteczna. Tak mi się wydaje. No, znaczne zwiększenie zadawanych obrażeń, no ale ja nie mam tych. Nic, co posiadam, nie nakłada trucizny. Dobra, tą grację sobie zamienię na tę nową runę. Na tą, bo jest fajna. Jeden. Drugi. Trzeci. Dobra, i zawijam się stąd, póki mam spokój. No i proszę, i to będzie ostatnia na ten moment misja fabularna. Naprawdę przydałoby mi się teraz jakiegoś berserka gdzieś tu wyczaić. Mam akurat dwie opcje, żeby sprawdzić tę moją... ten mój atak, bo albo muszę gościa podpalić, ale w taki sposób, wiecie...
Jeden. Oczywiście, że złapał nie tego, co miał. Dobra, krótkie cięcie miało miejsce. Nieuzasadniona napaść. Oddziały rzeźnika masakrują wszystkie napotkane dzikie stwory bez wyjątku. Dowiedz się, jak pozyskać nowego sojusznika do walki z tym zagrożeniem. Okej, może tutaj będzie misja, która umożliwi mi dominację guli? Bo dalej nie mogę tego robić. The Butcher sending out extermination parties. They're wiping out every creature they can find. They're brutal killers, a lot of them. An ambitious war chief with a well-trained army. Sounds like a challenge. But if you've taught me anything, Master Dwarf, it's that the hunt can always turn against you. I'm not entirely sure what's happening in that mind of yours, Captain. But you've baited the hook now. Come on, out with it! I will bring a Graug to bear against their forces. I will show them Mordor cannot be tamed. Now that's a plan! Not very military, though, is it? You've been spending a bit too much time with me. But there's one little problem you should know about. Despite all expectations, your problems are rarely ever little, Torben. Yes, well, then this shouldn't surprise you. These troops have already taken down a Graug. Or three? You'll need to lure out a rare, wretched Graug. A disgusting relative who's adapted to the poison from all the ghouls they eat. Wretched Graug? Isn't that a bit redundant? I'm not sure what redundant is, but if it means poisonous, then yes, they are extremely redundant. All right, Master Dwarf. Show me how to lure these creatures out, and I will do the rest. Just a few scouts tangling with those ghouls. They should make easy prey. Skoro tak mówisz? Strzał mam dużo. Serio chybiłem? Przynęta na Graugi! Strzał przynęta na Graugi, by przyjąć skażonego Grauga! Gdzie? Tam? Tam gdzieś jest, dobra. Ha! Let's go! Jest! Już trzeci! Nią! Let us go! Plujemy, plujemy! Wykończ egzekutorów! No, z tym koleżką to będzie łatwe. Podleczyć naszego Grauga. Ładnie. I co teraz? The Butcher may have lost his ranging parties, but as long as he remains safe in his stronghold, he'll train more of those killers. Show him the safety he can expect with a wretched Graug at his doorstep. Ha ha ha!
Zugor, rzeźnik bestii. Zgodnie z przyrzeczeniem stara się oczyścić tę krainę ze wszystkich ohydnych i cuchnących stworów. Trafia strzelców chlustającymi wymiotami, aby Zugor wyszedł z ukrycia. Ryoga ataki z dystansu, nienawidzi, gdy przyboczny cierpi, szybko zabija potwory i jest odporny na ich ataki. Ale ciekawe, czy jakby go tak ciapnąć go takim grałkiem i go ugryźć, to czy to by go zabiło? No, więcej niż zazwyczaj. No, gościu ma tylko jednego kapitana tutaj. Ten jest bez przybocznych. Gdzie jeszcze ci dwaj mają ze sobą kosę, więc jakbym się wtrącił w tamtą walkę, to gościu byłby bez przybocznych kompletnie. Weź udział w zasadzce. A w sumie YOLO, czemu by nie? Pozbawmy gościa w ogóle przybocznego. Oj, nareszcie się odblokowałem misję. No bynajmniej dwie póki co. Dobra, to... Czemu? A tak, pewnie tego, że walczę. To spróbujmy... od tej walki odejść. Zejdźmy z Grauga, też co ważniejsze. Teraz mi da się przenieść? Teraz mi da, dobra. Czyli co, teraz pewnie będzie ta ostatnia chwila, żeby zrobić te wszystkie poboczniaki, coś mi się wydaje. Żeby mieć taki fajny finał fabuły. Już tą mocą wierzchowca odblokowaną. Osobiście jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Bo nazwa Płonący Wierzchowiec, no mówi trochę... fajne rzeczy, ale... kto wie. No, ognisty rumak dokładniej, no ale jak to będzie wyglądało dokładniej? Nie, chyba są maślane, ale wiecie, o co chodzi. Wielkie okropieństwo. Słudzy Władcy Ciemności wysłali strzelców, aby go zatrzymać. Ich ataki spotkały się jednak z kąśliwą odpowiedzią. Hej. No ten, jak się ukłonił, aż. Ta bulwa jak jakiegoś kurczaka mu wyrosła. Zabij strzelców tym metami, spoko. Jeden. Drugi. Go, 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 go. No, mijamy wszystkich, lecimy po kolei do strzelców. Jak będę miał mało życia, to się po prostu podhiluję na tych mniejszych typach. Tutaj są, jest dwóch. Tu idź, biegnij. Dobrze. Dobra. No, daj się zjeść. Dobrze. Nie no, jedz dalej, jedz, stary. Trzeba ich tu troszeczkę pozjadać. No, byłoby fajnie, by któryś wlazł mi w zasięg tej łapy. Dobrze. I jeszcze raz. I full HP, dziękuję. Ten się tak schował, że go nie trafię, no. Zdjęci. Zdjęty. Zdjęty. Serio, jakim cudem, jak chybiam? Dobra, jemy, jemy. Jak mi zabiją Grauga, no to całe wyzwanie pójdzie się chromolić. Dobra, złapał kogoś na szczęście. Dawaj. Ten cel dodatkowy mnie kompletnie nie interesuje, po prostu chcę ukończyć to wyzwanie. Dobra,
jeszcze pięciu. Jeszcze czterech. Biegiem, 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 biegiem. No tak, może uda się jeszcze cel dodatkowy. Pięknie! No i tu, pod siebie, pod siebie. No i super, jeszcze udało się zrobić z dodatkowym, No i co, jeszcze wszyscy uciekają. Zabijmy wierzchowca. I lecimy do kolejnej misji. No w sumie jedyny jak na razie, która jest możliwa. Te dwie tutaj są co? Fabuła. Okej, czyli jak zrobię tamtą, to się odblokuje to. Prawdopodobnie. A jak zrobię tą fabułę, to się odblokuje to. Dobra, gdzie mam iść? W tym kierunku. O, jak ładnie. Jak ja lubię takie taryfy. Gościu prawie, że i prawie idealnie mnie pod mój cel zaprowadził. Prawie, że. Dobra. Zabójczy szał. Jego wrogowie zebrali się w armię, lecz nie wiedzieli, że będą musieli stawić czoła także jego jadowitej broni. Okej, druga misja z Graugiem. A, po prostu wyeliminuj po kolei uruchów. Spoko. Już 17 mamy z głowy. 18. Nie, to będzie raczej też proste wyzwanie. Cel dodatkowy zabij strzelców. Jeden zdjęty. A dobra, trafiłem. Myślałem, że zbudowano, na szczęście nie. Proszę. Kolejny strzelec. Tam jeszcze jeden. No i tu kolejny. Ten cel był bardzo banalnie prosty. Ja się chwilę zastanawiam, czy to zatrucie nie było właśnie, aby dla Grauga. To Graug zatruwa. Z tymi wymiotami. Może Feruda ma buffować właśnie Grauga. Okay, jeszcze 7. 6. Pięciu. 4, 3, 2. I pięknie. No to. Grauga żegnamy. Jak już jesteśmy tak zaraz obok, to wykonajmy też tę misję i przy okazji osłabimy przybocznego. Znaczy, zabijemy przybocznego i dzięki temu osłabimy wodza. Była szkoda marnować okazję. Teraz kurde nie pamiętam, po jakim czasie ten drugi się tutaj pojawi. Wrażliwy na wierzchowców. No, niestety nie mam wierzchowca i nie przyzwę sobie tutaj znikąd żadnego. Więc muszę obejść się smakiem. Ty, przecież nie, czekaj, jest tu przynęta.
Czekaj, jest? Nie, chyba mi się coś pomyliło. Kurde. No, pomyliło mi się coś. To na start zabieramy sobie tego ziomeczka dla siebie. Wow, jeszcze z kimś wyszło, nie wierzę. You stupid maggot! You've ruined everything! I'll smash your head to pieces! Good luck. No kurde! Jak ja tego nie lubię, tak rzadko mi ta kontra na odcinka wchodzi. My troops will kill you if I don't first! No było kurde blisko, żeby gościu też dostał. No co za Jan! No, musiał! Flexed in black. I fear nothing. Nothing! Się przekonamy za chwilkę. Kolego mój, ty niedrogi. No była kontra! No czemu nie weszła podwójna kontra? Czy naprawdę każdy taki strzał będzie blokował? No, dawaj. Żegnam. Chodź tu. Oj, kurde, sobie mogą go zdominować. Ajajaj. Miałbym pomoc przynajmniej podczas tej walki. Nie, panie kolego, nie będziesz. Dobra, obczajmy go. Na szybko. Technik wywia i ataki z dystansu, to mi się podoba. Chciałem go zdominować, ale już trudno. No dobra, dominacja. No i co? Nikt więcej. To sobie odkryjmy informacje na temat tego jednego wodza. Tylko to mogę w sumie zrobić. No jak mówiłem, troszeczkę sobie teraz zepsułem. Mogłem zdominować tego drugiego. I wtedy bym miał... bardzo fajną... O! Czekaj! Jest berserk! Nawet dwóch! Nawet dwóch! Dawaj! Kontra! Pyk! Płoń! Aj, super! I to jednego zabiło od razu. No kurde! No nie wiem, jak ja mam zrobić te egzekucje, skoro ta strzała go momentalnie zabija. A patrzcie, jednak się nie odblokowało. Okej, no to spróbujmy jednak w taki sposób. Jeszcze na końcu. Sorki, bo wypieciłem. Co, są? Nie ma, no tylko te się dodały.
No bo oczywiście nie może być zbyt długo pustej mapy, co nie? No ale żaden jeszcze nie jest przyboczny, więc o tyle dobrego dla mnie. Jump. Lecimy. Jadowita śmierć. Treść z misji już znamy. Ilu? 20 strzelców. Wow. Troszkę z tym zejdzie. Lecimy po więcej. No, wspinaj się. Dobra, dopiero czterech. No idź. Teraz troszeczkę się podleczymy. Dziękować. Lecimy dalej. Nie mam do tego pojęcia, jakim cudem on zdołał go złapać, ale okej. No to jak się idioci po prostu pchają sami pod ten atak, to jest po prostu niewyobrażalne. Teraz są magicznie w zasięgu. Łapaj, łapaj. Musimy jeszcze 6 strzelców trafić. To jest na szczęście traf, a nie zabij, więc to jest o tyle łatwiejsze. Chociaż no, mówmy się, oni pewnie chwilę później od tego po prostu umierają. No to zatrucie jest raczej dość solidne. Mamy go. Jezu, te oczy! Ja nie spróbuję go podejść tym Graugiem. Ciekawe, czy udało się go zeżreć. Idź, idź. Czy on strzela wybuchowymi bełtami? Tak, strzela wybuchowymi bełtami. A, Graug jeszcze żyje! I musiałem się odezwać. No oczywiście, że jest odporny na ataki z ukrycia. You brought a beast to face a great hunter on his own turf. You know nothing of the hunt, but you will know death. Nie. Szermierz? No, czemu szermierz? Rzuciłem tym, na jolo rzuciłem tym szermierzem, no nie sądzę, że faktycznie jest szermierzem. Dobra, bynajmniej goście da się trafić atakami dystansu. Jaki prem on jest w stanie się z tego uwolnić? To nie ma sensu. Dobra, Jezu, wyjdź z tego, bo nic tu nie widzę kompletnie. Jeden. Drugi, trzeci, czwarty, piąty, jedna strzała, druga strzała i se płoń. No kłóciłbym się. No ty przegrałeś, nie ja. Boże, jakie... Krew jak smoła po prostu z niego tryska. Hmm.
This should put an end to the Butcher's extermination parties. Let the Uruk suffer the ravages of nature. Se jaja robicie? Jakim serdem gość mi jeszcze trafił? Okej, tu jest nowa misja i tu mamy ostatnią misję fabularną, a tu będzie, znaczy przedostatnią, tu jest ostatnia. Ej, no serio, czemu to się jeszcze nie chce odblokować? Dobra, dajemy to i myślę, że stąd się tam wybierzemy. Ale to już w kolejnym odcinku, w którym, kto wie... Może uda nam się... Sorry. Zakończyć przygodę z Mordorem. Tak więc, póki co ode mnie to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!